Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszej rodzinki zastępczej. Natasza właśnie trzyma naszego małego Gabriela, bo go karmiła. Teraz go wsadzimy z powrotem do kojca. Rodzinka oczywiście wstaje. Wszystko zaczyna znowu tętnić życiem. Wolne, wolne. Trzeba się ogarniać powoli. Co chcesz od niego? Zostaw go w spokoju. Możesz wziąć prysznic przed szkołą, głodna nie jesteś, więc jest ok. Ty, mój drogi, dałeś jeść braciszkowi, cieszę się bardzo, ty możesz coś zjeść. Cokolwiek. Patrzcie na nich, no patrzcie na tych ludzi. Podejdź tu. Aha, bo nikt go nie wsadził do kojca. Nie mam pytania. Aha, bo ty wziąłeś tylko jedną porcję? Weź resztki. Ile tu butelek leży, o rano? Wstawaj. Kabel, już do końca Franek, bo widzę, że Franek leci już na psie posłonie. Lepiej sobie użyj najpierw. Idziesz, idziesz. Okej. Ty już jesz, cieszę się bardzo. Ty potrzebujesz prysznica, dziecko. Więc tutaj. O, właśnie. O, matko, jaki ty masz poziom aspiracji. Trzeba nad tym popracować. Burzo, skończ, skończ. Ja cię proszę. W ogóle mam jakiegoś moda na biurko, żeby... lekcje tutaj sobie odrabiali. Co jest z tym prysznicem znowu? I mam nadzieję, że to zadziała. Nie będę musiała ich wszędzie szukać. O co ci chodzi, skoro ten prysznic jest... w porządku? Zawsze mają jakieś problemy, ja nie wiem. Co ci tu przeszkadza? Ja się pytam ciebie. Nie mam pojęcia, no. Czekajcie, niech on skończy lamentować. Przestawimy go może tu. Ten grzejnik stąd zabierzemy. Zobaczymy. Czy teraz możesz wziąć prysznic? Gdzie do komputera? Superkowo. Bla, bla, bla. Wszystko, wszyscy wiemy. Wolfgang, co robisz? Idziesz jeść? O, wiesz, że dzisiaj dzieci do pracy? Dzieci do pracy. Tak, pewnie jeszcze jakby dzieci pracowały. Jeszcze tego brakuje. Aha, no też sobie poszłam na telewizor. Także wszystko w nosie, spoko. Weź kobieto prysznic. Jak wy się tutaj miewacie? Ty bierzesz prysznic. Ty potrzebujesz jeszcze kibelka. Więc jak skończysz, zapraszam ciebie tutaj. Ty... nie. Nie. Okej? Okay? Do kibla, na górę. A ja tu zablokuję sobie drzwi. Żeby dzieci mogły spać spokojnie. Berenika. Jesteś zadowolona. On jest wykąpany czy śmierdzi? Śmierdzi. To weź go wykąp. Proste. Nie masz co robić przed szkołą. Tata cię odwiezie. Lubię jak Wolfgang odwozi ich wszystkich do szkoły. To takie rodzinne i w ogóle fajne. Fajna sprawa. Aha, bo tutaj przeszkadza im to, dobra. To już go nie wykąpiesz, bo Wolfgang was odwiezie.
Dobra, sprośne żarty później, bo muszę wam... Czekajcie. Jedziecie z tatusiem. Bo ja chcę, żebyście jechali z nim. Wszyscy razem, rodzinnie i w ogóle. Więc Wolfgang, kończysz jedzenie? Super. Nataszę, muszę szybko... Co ty chcesz? Nic nie sprzątaj. Weź lep garnek. Spełnić jej pragnienia, bo potrzebuję, żeby jej wzrósł ten pasek. Trzeba tutaj pilnować dzieciaki. Czemu wy nie jedziecie z ojcem do tej szkoły, ludzie? Tylko Berenika poszła. Stop! Przecież Wolfgang, miałeś ich odwieźć, co jest? Co, nie możecie teraz wejść do garażu, czy jak? Odwiedziesz ich, czy nie? Ty jedziesz? Co ty robisz? Ty jedziesz? Tak myślałam. Że to w drugą stronę powinno być? Dobra, bo ja tu wywaliłam specjalnie drzwi, ale jednak się przydadzą. Ech, co za życie. Co za życie. Zaraz mi się wszyscy spóźnią. No już są spóźnieni do szkoły oczywiście. Do szkoły jedziemy. Z tatusiem. Raz. No. No, to jedźcie. Mama sobie ulepi garnek, poczuje się lepiej. I ją troszkę odmłodzimy. Dzieci śpią spokojnie, więc będzie dobrze. Tutaj jakieś flirty widzę. Co chcesz? Pocałunki i randki. No to musimy poczekać na Wolfganga. Wiesz? Ty byś mogła wykąpać psa. Mamy gdzieś jeszcze wannę, czy tylko u was jest wanna? Mam nadzieję, że nam nie będzie ten ręcznik przeszkadzał. Obawiam się tego. Ale zobaczymy. Wszyscy w szkole? W szkole, dobra. Spróbujemy. Oczywiście, że przeszkadza. O mój Boże, wszystko im przeszkadza. Proszę. Nie ma problemu. Jeszcze raz. Super, odwiózł do szkoły, zaraz wracasz i tutaj musisz swojej żonie dogodzić, bo ona potrzebuje mieć lepszy pasek aspiracji. Tak, Natasza tutaj sfrustrowana już chodzi. Adrian chciał psa, wziął psa, nie wychował go i pojechał na studia, tak. A teraz wszystko na jej głowie, nie? Biedna Natasza. No, przynajmniej będzie czysty. Jak tam dzieci? O, już wstał. Wypuścimy go. Otworzymy sobie zamek. Dobra. O, Wolfgang wrócił. To dobrze. To w takim razie Wolfgang. Wypuść Franka. Nie ma co tracić czasu. On chce siusiu. I w sumie trzeba go wykąpać. No co za bruda z tego naszego dziecka. Nie wiem. A ty chcesz nakarmić tego? No dobra. O, już nie zdążymy się załatwić, więc cóż. Nie zmieniaj, weź go wykąp. Nie zmieniaj pieluszki. Ogarniemy na szybko dzieci i zaraz tutaj... Troszkę zajmiemy się flirtem i tak dalej. O, tu by mi się jakiś dywan przydał. Do tej jadalni. Tak jakoś, nie wiem. Nie podobają mi się takie puste podłogi. Znaczy, bo to są takie duże przestrzenie i... Nie wiem sama. Czekajcie. Dobra, zajęło mi to troszkę więcej, bo znalazłam takie oto cudowne ozdoby na ziemię. Wiecie, takie rysunki dzieci i to jest takie urocze, że musiałam to powstawiać nam przed dom. O, tutaj nie domalowałam, ale to nic, tam jeszcze kiedyś to poprawię. A w salonie wstawiłam takie dywaniki.
które nam tutaj mygają. W sumie tak średnio mi teraz pasuje, jak na to patrzę, ale innym razem jeszcze może znajdę coś lepszego. Ty karmisz dziecko, dobra. Ty kąpiesz dziecko, super. Czy to dziecko jest już w ogóle szczęśliwe? Tak, tylko trzeba je wykąpać, super. Już zjadło? W ogóle on, co ono ma za czapkę na głowie? On, znaczy się. No to jak zjadło, to wrzuć proszę tutaj, bo ja potrzebuję, żebyś troszkę z Wolfgangiem poromansowała. Jak skończysz, Wolfgang, to nie wiem, podejdźcie gdzieś tutaj. Ten dom taki wielki, że... Też podejdź tutaj potem. Co? Udaje mu się rzucić krzesłem przez całą salę lekcyjną? O matko. Otrzymał miejsce w drużynie. I stał się najlepszym zawodnikiem i zdobywa punkt kondycji. Super, ale kto widział rzucać krzesłem przez całą klasę? No matko boska. Przerażają mnie własne dzieci. Skończyłeś nareszcie. Ale kurde, odłóż to dziecko. Tu będą jakieś romanse i flirty, a ty... Natasza, podnoś tą dupę. Tak, ona się postanowiła teraz rozsiąść. Idź się bawić, mały. Gdzie idziesz? Dobra. Wstawaj, Natasza. O, już dzieci wracają. Trudno. Gdzieś tu było, zapytaj. Ślepota nie boli. I patrzcie, działa! Odłożyła lekcję na miejsce! Działa! Super. Jestem przeszczęśliwa, to już się odrób. Ty tak samo. Ty dopiero idziesz, już widzę twój czerwony zeszyt i już wiem, co to oznacza. Nie odrobiłeś czyjej lekcji. Gałganie. Super, Kowo, czekaj. Twoje pragnienia są najważniejsze. Zabawiane przeze mnie i słucha mojego dowcipu, więc... Zabawiaj. Chcecie razem zjeść coś na mieście? W sumie miło by było, żeby tak gdzieś wyjść sobie. To są twoje? Idź odrób lekcję. Wolfgang, macie randkę co prawda w domu, ale no... Co za facet. Tak to jest, już po ślubie to koniec z romantycznością, nie? Podnieś tą dupę, człowieku! Oni mi dobijają. I patrzcie, jak pięknie. O Jezus. Trwa przerwa i gra z innymi dzieciakami w kulki. I nagle dokonuje czegoś niesamowitego. Wygrywa wszystkie kulki jednym celnym rzutem. Czy powinien zabrać wszystkie kulki? Podziel się. O, wszyscy są bardzo wdzięczni i Erik powróci z przyjacielem. Świetnie, jeszcze więcej simów. Coś wspaniałego. No i patrzcie, no nie podniesie tej dupy z tego fotela, no. Co za facet, co za facet. Dokąd ty? Aha, dobra. O Chryste. Dobra, on... Już nie chcesz grać. Flirtować i całować się, no to dalej. A co on chce? Bije się na poduszki i słucha twojego dowcipu. Dobra, to bijcie się na te poduszki. Obejmij go romantycznie. Wyższe ceny, dobrze. A, pozwala się wymasować i flirtujemy. Tak, troszkę flirtów, romansów dzisiaj, bo... W sumie ona już ma... A jak twoja sprawność? Chcesz co? Powinniście zacząć ćwiczyć obydwoje. Czy potrzebujecie wyśmienitej rentki?
Asia Fabel. Powiedz jej ten dowcip. Zrobię im tą randkę marzeń już. Dobra, to tak. Ucieknijcie przed dziećmi, gdzie jest ten garaż. Schowajcie się w samochodzie. No raz. Nikt nic nie widzi, nikt nic nie słyszy, tu się nic nie dzieje. Tylko samochód nam skacze w garażu. Oczywiście zwykle nie wyrabiam z rodzinką, bo rodzinka pochłania tyle czasu, że... O, jest już serantka marzeń, świetnie. To wyłazić z tego samochodu. Także tak, no. Tak to jest już niestety, moi drodzy. Są w życiu priorytety. Chodź tu. Wypij już go całego. Co ty chcesz? Pojechać na parcelę publiczną. Właśnie, co z naszym ogródkiem? Wolfgang miał prowadzić ogródek. W ogóle musimy zarabiać pieniądze, bo... Fajny domek, fajnym domkiem, ale... no, z czegoś trzeba płacić te rachunki i tak dalej. A pieniądze się kończą. Rozchodzą się niczym woda. Masz 12 dni. I masz dni teraz. No. 15, tak? 18. A ty? 15, no dobra, jakoś się dogadamy. Co ty tu masz, człowieku? Skąd ty to masz? Okej, nieważne. Dobra, trzeba wrócić do życia. Berenika, co ty robisz? Weź, ty powinnaś popracować nad swoim gniewem, zdecydowanie. Wiem, że jesteś nieszczęśliwa bardzo, ktoś tu nie odrobił lekcji i to jesteś ty. Bo ty wróciłeś jako ostatni, to nie jest twoje łóżko. Tu jest kibelek. A, tu są twoje lekcje. Dziękuję. Ty, mój drogi, ogarnąłbyś się najpierw. Tu jest dla ciebie kibelek, dla ciebie tu jest również prysznic. Co z tobą? Ty jesteś głodny, zostaw dziecko. Chyba, że dziecko coś potrzebuje mocno. Od tego ma mamę, więc tak. Ty. Chodź tu na górę. Dla ciebie również jest kibelek i również jest prysznic. I Berenika, ty jesteś tylko głodna w sumie. I chciałabyś zatańczyć, kurczę. Te wasze pragnienia. Chodź tutaj usiądź. Ty idziesz do dziecka, więc ty podaj obiad. Spaghetti, może być. I już znowu zniknął gdzieś Gabryś. Pewnie gdzieś leży na podłodze w kuchni. Nie, koleżanka nam go chce ukraść. Czemu kradniesz moje dziecko? O, jaki słodziak. Psy urocy. Co się dzieje, Bereniko? Nie możesz usiąść? Nie gadaj. O, wszystko przez ten dywan, dobra. Chciałam, żeby było ładnie. Ja sobie później ogarnę te dywany. Zdecydowanie. Bo one im tu przeszkadzają. Nie wiedzieć czemu. To nic. Później ogarniemy wszystko. Teraz usiądziesz? Cieszy mnie to niezmiernie. Wziąłeś tego Franka i co ty chcesz z nim zrobić? Chyba sama nie wiesz, czego chcesz. Aha, będziesz go przykładać z końca do końca. Brawo, ty. Siadaj na dupie. Bardzo cię proszę.
Ty też skończysz to tutaj. To samo ciebie się tyczy. Jak i również ciebie. O, jakie oni mają beznadziejne... Nie mam słów. Ty idź sobie, wiesz co? Zaraz... Może jeszcze będziesz nam tutaj wyżerać jedzenie, nie? To nie dla ciebie, idź sobie. Wolfgang. Tak, chyba rozumiecie to moje milczenie. Czasem po prostu już nie warto nic mówić. Chciałabym, żeby ona to... Nie wiem, weź to Weronika po prostu jedz. Idziesz po to dziecko? Ty idziesz, no to ty idź. Bo Bombel tu stoi! Nikt cię nie drapie po brzuchu, odejdź stąd, bo nie mogę wstać. Rany. Wolfgang, cieszę się, rozłożył to żarcie. Facet. Jak tu żyć z nimi? Jak tu z nimi żyć? W ogóle skąd wy macie to żarcie? Ja chyba wiem skąd, przecież oni chodzą do mojej cukierni. Stąd mają to jedzenie, ja nie wiedziałam, że to tak działa. O rany, ale fajnie. Kurczę. Czyli jednak oni kupują naprawdę te rzeczy. Gdzie ty poszłaś? Jest. Aha. Jeszcze ty sumy nie jadłeś, to już sobie weźmiesz, tutaj zjesz. Weronika przyszła do ciebie, jest dobra. To ja muszę to jedzenie im całe powyciągać z wyposażenia. Tylko ciągle o tym zapominam. A można to schować do lodówki? Znaczy to są atrapy w ogóle. Też coś masz? Bo chyba też cię widziałam u nas w sklepie. Pewnie, że tak. Patrzcie na nich, no. Jakie w ogóle zachcianki. Coś podobnego. Zachowaj. 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 Weź dziecko zanieść do kojca. Czemu? Gdzie tutaj tak? Dobra. Oczywiście. O, jak ja bardzo nie ogarniam. Masz coś jeszcze? Ty już nie, ale ty chyba coś miałeś. Tak. Ja już nie powiem, że to kosztuje właśnie tyle hajsu. I oni tak serio... nie ty. Oj, mamy coś zepsute. Dobra. Ty potem idziesz spać. Nie pamiętam, który był twój pokój, chyba ten. Chyba. Okaż się, dziecko, ty tam jesz. W ogóle zabawy ci brakuje. Nakarm rybki. Och, rany boskie, strasznie po prostu wszystko. Nie, nie, ja już nie mam słów. To też nie jest twój pokój! Dlaczego ty śpisz tam, gdzie nie trzeba? Podejdź tu. Szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego właśnie jak przyjmowanie łóżka na własność.
Widzisz, to śpi w piżamie. Ten mały jest brudny. Włożyłaś to dziecko do kojca, czy nadal masz jakiś problem? Dobra, chyba ogarnęła. On ciągle jest brudny, ten nasz Franek. I teraz to dziecko też. Ale on śpi. O, Wolfgang, rozmawiasz z nią? To weź ją wyproś. Narka tobie. Kto tam krzyczy? Ty śpisz? O co tam znowu chodzi? Znowu ten odcinek będzie trwał całą wieczność. Aha, bo złe pokoje wam daję. Dobra, rozumiem, bo oni mają zablokowane. Berenice trafiła mi do mnie. Zapomniałam, że im poblokowałam te pokoje. Dobra, ty kąpiesz dziecko. Jezus, on jeszcze jest głodny. Boże, północ, północ, a tu dalej... Wolfgang, pożegnałeś się? Nie możesz mu zmienić pieluch? Nie możesz. Trudno. Dobra, moi drodzy. Wszystko jest w miarę ogarnięte. Natasza tutaj jeszcze skończy z małym Frankiem, ale ja już kończę ten odcinek. Jak widzicie, nadal nie ogarniam, ale spoko. Damy radę. Ktoś tutaj ma niedługo urodziny. Tutaj zostało 5 dni. Temu 11. Chyba on. Tak. Erik ma za 2 dni urodziny, także tak. A Franek? Za 3. Dobra. Ogarniemy powoli. Także na dzisiaj to było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jak zwykle do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!